India was all this. Here's the Himalayas. India but it's now Iran, Iraq, Persia, Himalaya, Iran, Irak, Kazakhstan, Persia, all these places. Wszystkie te miejsca. All the way to here when is Egypt was part of India. Był częścią Indii wcześniej. Because India was not a country, it was a culture. Indie nie były krajem, ale kulturą. But slowly, slowly in Kali Yuga people become independent, they make their own kingdoms. Ale powoli, powoli w Kali Yudze ludzie stawali się niezależni, then zakładali the swoje królestwa. 700 years ago. 700 lat temu muzułmańska tradycja się pojawia. And the Muslims, they always wanted the wealth of the Vedic kings. I muzułmanie zawsze chcieli bogactwo wedyjskich królów. And they stole slowly, slowly all the places. I powoli okradali te miejsca. Iran, Irak. Iran, Irak. Means the place of the Aryan. Oznacza miejsce Aryan. It's the Hindu places. Czyli jest to indyjskie miejsce. Like for example the Mecca. Na przykład Mekka. Was called Maka Ishwara. Ona się nazywała Maka Ishwara. Was a very famous place of pilgrimage. To było bardzo znane miejsce pielgrzymek. Long before the Muslims. Na długo przed muzułmanami. This city, to Maka, miasto, Makishwara, was the Makishwara main temple of Lord Shiva. Było głównym, główną świątynią Pana Shiva. The story tells there was more than 300 different deities there. Historia mówi, że było tam 300 różnych bóstw. And people will go to pilgrimage to this city since time immemorial. I ludzie od niepamiętnych czasów udawali się tam na pielgrzymkę do tego miasta. When Muhammad take birth, kiedy narodził się Muhammad, he was just a orphan. On był sierotą. And his uncle, jego wujek, lived in the Mecca. Mieszkał w Mekka. And his uncle was carving deities. This was his profession, carving deities. I jego wujek, jego zawodem było to, że on rzeźbił bóstwa. He will worship Lord Shiva. I wielbił Pana Shivę. So they were all Hindus. Co oni byli Hindusami. But after a while, the uncle will also pass people through the desert. Ale to take them here to. Jego wujek również później przeprowadzał ludzi przez pustynię. So by doing that, the little boy learned how to manage the camels, etc. Robiąc to, mały chłopiec nauczył się, jak opiekować się wielbłądami. And they said that the angel Gabriel, powiedziane jest później, że Archanioł Gabriel appeared to him, to Muhammad, pojawił się Mahometowi, kiedy był młodym człowiekiem w górach. I powiedział, że ma misję dla niego. But Muhammad didn't pay attention. Ale Muhammad nie zwracał na to uwagi. He thought that this is not for him. Myślał, że to nie dla niego. So the angel, their own story, grab him by the neck and with the sword. If you don't do it, I chop you. I według tej historii anioł go złapał. Powiedział, jeżeli tego nie zrobisz, to ja ci odetnę głowę. God is ordered to do it. Bóg każe to zrobić. You have to do it. I masz to zrobić. So Muhammad went to the Mecca to preach. Więc Muhammad udał się do Mekki, żeby nauczyć. Nobody pay attention to his message. Nikt nie zwraca uwagi na jego przekaz. Because Muhammad was saying there is only one God. Gdyż Muhammad mówił, że jest tylko jeden Bóg. Allah. Allah. And the other 300 gods were not God. A pozostałych 300 nie byli Bogiem. Because the people were start worshiping all kinds of gods. Ponieważ ludzie zaczęli wielbić wszelkiego rodzaju bóstw. So he went back to Medina. Wrócił do Medyny. And then he started trying to make an army to attack the Mecca. I spróbował zrobić armię, aby zaatakować Mekkę. He married many women. Poślubił wiele kobiet. To make alliances with wealthy men. Aby nawiązać układy z bogatymi ludźmi. Mary, a widow, szczególnie poślubił wdowę, która była bardzo bogata. Then start attacking the caravans, i zaczął atakować karawany, taking the wealth and the people, zabierając ich pieniądze i and ludzi. Then he make a huge army, stworzył wielką armię. Attack Mecca, zaatakował Mekkę i zwyciężył. And since then, the Mecca become a Muslim place. I od tamtego czasu Mekka stała się muzułmańskim miejscem. They took all the deities away. Wszystkie bóstwa zabrano. Only they leave Krishna and Shiva. Tylko został Krishna i Shiva. But then more later on when Muhammad left. Ale później kiedy odszedł Muhammad. The followers, they were too fanatics. Jego wielbiciele byli zbyt fanatyczni. They took these deities too. Zabrali również te bóstwa. And they only leave the Shiva Lingam. I zostawili tylko Shiva Lingam. It means the organ of Lord Shiva. Czyli organ Pana Shivy. And they break it into pieces because it looked like a phallus. Gdyż połamali go na części, gdyż wyglądał jak penis. Fill it up with silver. Wypełnili srebrem. And that's what you see in the Mecca now. I to można zauważyć w Mecce teraz. The people go around and they worship. Obchodzą to, wielbią. This stone, ten kamień, this black stone, czarny kamień.
Lord Shiva's lingam. To jest lingam Pana Shiva. If you visit India, you see that's normal in the temples. Jeżeli odjedziecie w Indie, zobaczycie, że to jest normalne w Indiach. Not such a big deal. Nic strasznego. You see in every temple in India, you see a Shiva lingam. W każdej świątyni w Indiach widać Shiva lingam. And to a shape like that. W takim kształcie. Is the yoni of his wife. To jest yoni jego żony. So the yoni and the lingam. Yoni i lingam. Is the material world. To jest materialny świat. Sexuality. Seksualność. Lord Shiva and Parvati, they generate the people to live in the material world. Shiva i Marla i Parvati, oni tworzą ludzi, którzy mieszkają w tym świecie. If you want to have good children, jeżeli chcesz mieć dobre dzieci, the people go to the temple of Lord Shiva. Ludzie idą do świątyni Pana Shivy. They bring little grains of rice. Przynoszą ryż. And they pour some water on the lingam. I polewają lingam wodą. So every young woman, they ask to Lord Shiva to please give him good children. Każda młoda kobieta prosi Pana Shivę, aby mogła mieć dzieci. So they don't see this as a bad thing. Oni nie widzą tego jako złą rzecz. The lingam is called. Lingam nazywa się. Phallo. Phallo. In Sanskrit, you know what phallo means? Wiecie, co znaczy phallo w sanskrycie? Phallo means fruit. Znaczy owoc. What is the fruit of a woman? Jaki jest owoc kobiety? A child. Dziecko. So when you want to have children, więc kiedy chcesz mieć dzieci, you ask the phallo, prosisz phallo, to give you a child, aby dał ci dziecko, a fruit, owoc. Here they say that something bad. Tutaj postrzegane jest to jako coś złego. It's a symbol of sex without children. Symbol seksu bez dzieci. It's like now I saw a tent there. Teraz widziałem tam namiot. And they have a huge banner. Mają wielki banner. And they have a lingam there. Tam jest lingam. The guys they think, oh, we are ruling sex. Ci goście tak krzyczą. It's just Lord Shiva. Tak, to my seks. Nie, to jest po prostu Shiva. They're just ants. Oni są po prostu jak mrówki. We are like little ants. Jesteśmy jak mróweczki. We cannot rule sex. Nie możemy zarządzać seksem. The ruling of sex is Lord Shiva and Parvati. Seksem zarządza Pan Shiva i Parvati. Parvati is mother nature. Parvati to matka natura. Lord Shiva is an expansion of God. Pan Shiva jest ekspansją Boga, który tworzy ludzi. Nie tylko ludzi, ale mrówki, generation, czyli and fecundity. Płodność. Is made by God. Pochodzi od Boga. If you will not have these little bots of pleasure, gdybyśmy nie mieli tej małej ilości przyjemności, and the lingam and the yoni, w lingam i w yoni, nobody will like to have children. Nikt nie chciałby mieć dzieci. What women will accept? Która kobieta przyjmowałaby? Any pleasure out of it? Nie mając żadnej przyjemności z tego. Carry a child for 9 months? Żeby nosić dziecko przez 9 miesięcy. Nobody will have interest. Nikt nie byłby zainteresowany. So the pleasure, the więc ta przyjemność the power of Lord Shiva pochodzi od mocy Pana Shiva. Yoni of Parvati, i yoni Parvati, czyli matki natury. No big deal. Nic strasznego. But in the West is seen like, ale na zachodzie patrzy się na to. Because it just has this connotation of illicit sex. Bo ma tą konotację seksu pozamałżeńskiego. So the Mecca became Muslim. Więc Mekka stała się muzułmańska. And then the Muslims, they attack India. I muzułmanie zaatakowali Indię. And they also make these properties, they make these their properties, these countries. Uczynili z tych krajów ich własność. Like Kuvera. Jak Kuvera. Took the wealth out of these places. Zabrał bogactwo z tych miejsc. They're desert now. One są pustynią teraz. So the Muslims, they keep trying to enter into India. Now they are trying to enter into Kashmir. Więc muzułmanie próbowali wejść do Indii, teraz próbują wejść do Kaszmiru. Because there is no green places here. Też nie ma tutaj zielonych miejsc. So anytime the universe can take away from you wealth. Więc w każdym momencie wszechświat może odebrać ci bogactwo. So this is an order. Jest to nakaz. It is not just happening. Się po prostu nie dzieje. And the Vedas describe this Kali Yuga lasts 432,000 years. I opisane jest, że ta Kali Yuga trwa 432,000 lat. Has passed 5,125. Minęło 5,125. So already we have another 400. Więc już mamy kolejne 427,000 years to go. 427,000 do przejścia. And this degrades more and more. To się coraz bardziej degraduje. The rivers will disappear.
rzeki znikną. Less and less rain. Coraz mniej deszczu. Because it's increasingly hot. Będzie coraz gorący. Less and less vegetation. Mniej roślinności. And it's only meat available later on. I później będzie tylko mięso dostępne. Then animals will not have place to live. Później zwierzęta nie będą miały miejsca do życia. There's cannibalism. Więc pojawi się kanibalizm. The Bible describes it. Biblia to opisuje. And the, what is called? The last Apocalypse. Part of the Apocalypse. Then men and women will have sex just to have children, so they have something to eat. Jest opisane, że mężczyźni z kobietami będą uprawiać seks tylko po to, żeby mieć dzieci, aby mieć coś do jedzenia. No sight. Bez wzroku. No pleasure. Bez przyjemności. Very low class. The people who stay at the end are bardzo niska klasa. The most hard-headed. Ludzie, którzy zostaną do końca, to będą najbardziej uparci ludzie, narodziny po narodzinach. Rejecting, odrzucając. The last scientists will stay until the end. Naukowcy na pewno do końca zostaną. So that's a description of Kali Yuga. I to jest opis Kali Yuga. And after Kali Yuga again. I po Kali Yuga a golden age. Złoty wiek. Satya Yuga. Satya Yuga. Normally populated by beings who want to be liberated. Zazwyczaj zaludniony przez istoty, które chcą być wyzwolone. So I was explaining about this kuvera. Więc wyjaśniałem na temat kuwery. The yakshas, they live here in this place, Buvarloka. Mieszkają tu w tym miejscu zwanym Buvarloka. This is the place of kuvera, extremely wealthy place. Bardzo bogate miejsce. The Srimad Bhagavatam described there is trees, so gigantic trees. Srimad Bhagavatam wyjaśnia, że istnieją trzy gigantyczne drzewa, that the fruits have no seed, których owoce nie mają nasion. A mango can be so gigantic. Mango może być tak gigantyczne. But they fall on the floor. Kiedy spadają na ziemię. There is rivers of nectar. Tworzą rzeki nektaru. And this river in contact with the sun creates so much gold and jewels. I te rzeki w kontakcie ze słońcem tworzą złoto. And the demigods fly with their wives. Latające półbogowie ze swoimi żonami. Enjoy days and days and days of intimacy. I cieszą się dzień po dniu intymnością. And they make jewelry and cloth out of these different items. Z tych różnych rzeczy robią ubrania and i ozdoby. I kąpią waterfalls się of nectar. W wodospadach nektaru. Nice. Przyjemnie. Extreme beauty for niezwykłe piękno them. Dla obu. No limitation. Bez ograniczeń. There is no toys. Nie ma toytojów tam. No need the body, doesn't have gross body. Nie ma wulgarnego ciała. So it's no sweat. Więc nie ma potu. Nothing discomposed. Nic się nie psuje. All food is made into energy. Jedzenie jest zmienione w energię. Nothing is for rejection. Nie ma żadnych odchodów. All enjoyment lasts as much as you want. Radość trwa tak długo jak chcesz. The music, the muzyka, arts, sztuka, the dance, taniec, the clothes, ubrania, the articles, the houses, domy, everything rzeczy. Made out of intelligence, wszystko mind. Zrobione z inteligencji, umysłu. You can create, you can expand your room just by thinking. Możecie powiększyć swój pokój tylko myśląc o tym. You don't have to break walls, get nie trzeba rozłamywać ścian, brudzić się. Anything you so desire is there. Wszystko co pragniesz jest tam dostępne. But it's also temporary. Ale jest to też tymczasowe. When the pious credits end, kiedy kończy się twój kredyt pobożności, people lose their shyness and they fall back. Osoba taka traci swój blask i upada z powrotem. Above Buvarloka, ponad Buvarloka, Swargaloka, jest Swargaloka. This is paradise. To jest raj. According to the Vedas, zgodnie z Wedami, this is the place of Indra. To jest miejsce Indry. Indra is the king of heaven. Indra jest królem nieba. There is no God there. God is not there. Nie ma tam Boga. It's not so easy to achieve the kingdom of God. Nie jest tak łatwo osiągnąć królestwo Boga. That you need pure devotion. Do tego potrzebne jest czyste oddanie. Surrender of your free will. Podporządkowanie swojej wolnej woli. To become again an eternal servant of the Lord. I stanie się ponownie wiecznym sługą Pana. That's what Lord Jesus was teaching. Od na ten temat mówił Jezus. But the upper planetary systems is just for getting the reward of our good activities. Wyższe układy planetarne dają nam nagrodę za nasze dobre działanie. So in Swargaloka is an incredible enjoyment. Na Swargaloka jest niezwykłe zadowolenie. The descriptions in the Vedas about Swargaloka are amazing. Opis Ved Swargaloki jest niezwykły. Above this, ponad tym,
then no more enjoyment. Nie ma więcej this is the places radości. Of the sages. Zadowolenia. Są to miejsca medytów, którzy chcą uciec z materialnego świata. It's called Maharloka. Nazywa się to Maharloka. Gyanaloka. Gyanaloka. Tapoloka. Tapoloka. And Satyaloka, the place of the creator of Brahma. Satyaloka, czyli miejsce twórcy Brahmy. The people from here, they want to maintain their energy to escape the material creation altogether. Ludzie, to, znajdują się tu ludzie, którzy chcą całkowicie uciec z materialnego stworzenia. Now from Swarga Loka, Swarga Loka, Bhuvar Loka and Bhur Loka, many people visit the earth. Bhuvar Loka, Bhur Loka, wiele osób odwiedza Ziemię z tych miejsc. Especially before Kali Yuga started. Szczególnie zanim zaczęła się Kali Yuga.